Telewizja w Polsce w Centrum Wydarzeń, Tadeusz Płużański. Witam Państwa ponownie. Problem migrantów wciąż nas niestety dotyczy i niestety również jest rozwojowy, bo coraz więcej przybyszów z Afryki przenika do naszego kraju, czy to przez granicę wschodnią, czy zachodnią, przy pomocy zresztą funkcjonariuszy służb niemieckich. Zobaczmy na wstępie, co Polacy o tym sądzą. Czy popierasz przyjmowanie uchodźców do Polski? Sondaż Pracowni Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. Tak, z krajów sąsiednich 35%, tak, dalsze kraje 14%, nie 42%, nie wiem, 9%, czyli Polacy są zdecydowanie przeciwni przyjmowaniu uchodźców. Większość z nas sobie ich nie życzy. A co o tym sądzi polski rząd w osobie Tomasza Siemoniaka, ministra spraw wewnętrznych? Posłuchajmy. Informowaliśmy na ten temat. Obowiązuje z Niemcami umowa o readmisji i jeśli chodzi o osoby, które zostaną zatrzymane na terenie Niemiec, a mają polskie dokumenty, bo na przykład przekroczyły nielegalnie granicę z Polską, takie osoby są przekazywane stronie polskiej i tu te liczby takie same były w zeszłym roku za poprzedniego rządu. To wszystko jest w ramach procedur. Doszło do incydentu w ostatnich dniach, gdy niemieccy policjanci przewieźli 5-osobową rodzinę. Strona niemiecka po naszym ostrym proteście, też na szczeblu premiera Tuska, który rozmawiał na ten temat z kanclerzem Scholzem, wyraziła ubolewanie i przekazała przeprosiny. A moim Państwa gościem jest profesor Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie profesorze, panie pośle, pan Tomasz Siemoniak mówi, że nic się właściwie złego nie dzieje. Jakiś tam incydent, Niemcy wyrazili ubolewanie, przeprosili i sprawa załatwiona. No to żenująca postawa, niczego innego w zasadzie trudno się było spodziewać po tym rządzie. No to jest niebywałe, jak ta rządząca w tej chwili w Polsce ekipa jest usłużna, jest tak szalenie, nawet bez honoru, ja bym powiedział. To nie tylko jest brak ambicji rozwojowych, to jest także no, takie meldowanie niemieckim nadzorcom, że my oczywiście będziemy bardzo usłużnie realizowali ich politykę. Brak jakiegoś podstawowego zupełnie zrozumienia, że od polskiego wicepremiera, no, rządu no, jednak wymagalibyśmy ochrony, obrony naszego interesu i krótko mówiąc postawienia się tej elicie europejskiej czy niemieckiej. No na przykład niestety trudno może się... należało wezwać ambasadora niemieckiego, no bo problem jest poważny i nie ogranicza się, panie profesorze, do jednego incydentu, jak to nazywają. Wyobraża pan sobie, że wygląda na świadomą politykę przerzucania właśnie Niemców, przez Niemców nielegalnych uchodźców do naszego kraju. Ale oczywiście no, Niemcy wykorzystują swoją siłę gospodarczą, przede wszystkim finansowo, przekupując w Polsce najróżniejsze elity, także instytucje, media, które zresztą mają swoje tu własne, fundacje niemieckie, które tu funkcjonują, realizują twardo swój interes od kilkudziesięciu lat niestety, od 1989 roku. Mnie to też no, sugeruje porównanie do tych odpadów niemieckich, które tutaj w Polsce od ponad 30 lat są przywożone, były przywożone nielegalnie. Tak. Wie pan, że pierwszą akcję, którą Greenpeace robił w czasach, kiedy ja jeszcze współpracowałem z ekologami, z Greenpeace'em, pierwszą akcję międzynarodową, jaką Greenpeace robił, to bronił polskiej granicy, bo elity III RP tego nie robiły, przed niemieckimi odpadami na początku lat 90. No teraz Greenpeace też już przecież tym się nie zajmuje, no bo tam coraz bardziej poszły takie procesy podporządkowania tej organizacji interesom no, tym, którzy decydują w globalnym świecie o polityce i czego ofiarą także padła Polska w ostatnich wyborach parlamentarnych. No i takie są efekty. No. A czemu ludzie przerzucają tych nielegalnych migrantów od siebie do Polski? No wiadomo, że popełnili wiele błędów w polityce, także dotyczących ich własnych interesów, bo przecież pani Merkel zaprosiła migrantów, nie zdając sobie sprawy, że z czymś innym są gastarbeiterzy, czyli ci ludzie, którzy są potrzebni na wielu rynkach do pracy, ludzie, którzy kulturowo są do pracy przydatni. No ale wiemy, że miliony tych nieszczęsnych emigrantów to nie są emigranci ekonomiczni, tylko socjalni. No to są ludzie, którzy faktycznie szukają lepszego losu, ale lepszego losu w rozumieniu tym, że no chcą, żeby ktoś ten los im stworzył. Ale poziom życia może się wyrównać, panie profesorze, panie premierze, bo no, poznaliśmy szczegóły dyrektywy unijnej, która ma narzucać na Polskę obowiązek płacenia takich samych kwot za nielegalnych migrantów, co na przykład Niemcy. Rzeczywiście, że to jest polityka, która służy przede wszystkim Niemcom i tym najsilniejszym w Europie, a my mamy usłużnie realizować te cele. No, dlatego no, jest nieprawdą, że obecna opcja rządząca protestowała przeciwko paktowi migracyjnemu. Wręcz przeciwnie, od 15 roku, już od tych pierwszych decyzji Angeli Merkel, Tusk wspierał tę politykę, tak samo jak wspierał Nord Stream i wiele innych projektów i gospodarczych, i politycznych, szkodliwych Polsce, jak nie wspierał polskich projektów rozwojowych. Ja tu kiedyś mówiłem na przykład o EXPO, które mogło być w Łodzi zrealizowane, niewiele nam zabrakło, ale Tusk nie chciał wesprzeć, wspierał interes niemiecki, a Niemcy nie byli zainteresowani tym. I podobnie jest teraz z migrantami, no, którzy będą niestety wpływali bardzo destrukcyjnie na procesy kulturowe w Polsce, na bezpieczeństwo przede wszystkim nas wszystkich. I to nie jest wypowiedź przeciwko no, ludziom innej rasy czy innej narodowości. No właśnie, bo robią z was rasistów. Ale to robią od wielu lat, prawda? To samo było, gdy my jako polscy politycy odpowiedzialnie opowiadaliśmy się za obroną polskiej granicy białoruskiej, to pani Holand i wszystkie elity, Tusk atakowali nas jako ludzi, którzy nie mają serca, którzy nie rozumieją, że trzeba pomóc biednym ludziom. To jest skandaliczne, nikczemne tego rodzaju ataki na tych, którzy odpowiedzialnie bronili naszej wspólnoty, bronili Polski, bronili naszej granic. No jeżeli mielibyśmy się tego pozbawić, no to w ogóle funkcjonowanie narodu nie ma sensu, prawda? Niech w Berlinie w takim razie sterują wszystkimi. No mamy w tej chwili sytuację naprawdę bardzo poważną, czy dramatyczną. Polski rząd realizuje interesy obcego państwa i to od wielu miesięcy, także w wymiarze dotyczącym tej polityki migracyjnej, która jest nieodpowiedzialna. To nie jest tak, że my nie chcemy otwierać Polski na tych, którzy nam są potrzebni, którzy są racjonalni, którzy nie powodują problemów kulturowych, niezależnie kto jaki ma kolor skóry. Nie chcemy. Natomiast po prostu przymusu, nie możemy tego robić w sposób przymusowy, w sposób niekontrolowany, żywiołowy, który prowadzi do tragedii, bo prowadzi do dramatów i tragedii. Ja kilka lat temu byłem w Malmö na jakimś tam, mniejsza o to, lunch jadłem z socjalistyczną wtedy minister spraw zagranicznych Szwecji. I ona przy tym lunchu opowiadała tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje w tym Malmö, gdzie miesięcznie było więcej incydentów, na przykład antysemickich, w jednym tym mieście niż w Polsce w ciągu roku. Zdecydowanie więcej, prawda? Bo oni doprowadzili do tego rodzaju problemu. I polityk no, prywatnie czy półprywatnie po prostu emocjonalnie mówił tylko o tym, natomiast oficjalnie oni do tej pory przecież się nie chcą do tego przyznać, że doprowadzili do olbrzymiego kryzysu w kraju, który się szczycił największym poziomem bezpieczeństwa w Europie. Prawda? To bezpieczeństwo szwedzkie, skandynawskie było jakimś wzorem. No to doprowadzili do tragedii. I teraz wszyscy... Zobaczmy, panie profesorze, do czego doprowadza rząd Donalda Tuska, jeśli chodzi o polską szkołę. Mamy taką wypowiedź pani wiceminister Katarzyny Rubnauer. Pewne rzeczy wejdą we fragmenty. Dlatego, że na przykład rozmawialiśmy z ekspertami i ekspertka była bardzo silnie przekonana o tym, że powinny w ogóle wypaść z listy lektur syzyfowe prace. Po naszej rozmowie doszliśmy do wniosku, że pozostaną ale we fragmentach. To jest trudna książka dla młodzieży. Ona nie jest napisana w sposób, który po pierwsze język i kwestia tematów, które tam są zawarte i kwestia budowy, nazwijmy to akcji, powoduje, że to jest książka, którą bardzo trudno czytać młodzieży, ale chcieliśmy i została rzeczywiście we fragmentach. We fragmentach zostaje również Potop i Chłopi, dlatego że jeżeli... ale we fragmentach było... tylko. Dotychczas było tak, że w Chłopach to była cała jedna część jesień, a w przypadku Potopu była to całość. Przy czym fragmenty o tyle mają tą zaletę, że ponieważ my nie wskazujemy, który fragment, to decyduje nauczyciel i on wybiera konkretny fragment, który ma coś ilustrować. Fragmentaryzacja polskiej szkoły i polskich lektur, polskich książek, czy to jest dobry pomysł? No to jest jakiś szczyt prymitywizmu, no nie wiem, nie chcę obrażać tej pani, no ale argumenty, że z jakąś ekspertką rozmawiała ta pani, no to jest, tak, to jest nieszczęście, które jest konsekwencją tej tragedii, jaka się wydarzyła jesienią zeszłego roku. No tego typu osoby są odpowiedzialne za polską edukację. No opowiada coś, że syzyfowe prace są trudną lekturą, no może dla pani tej trudną, no to może mi się, że całe pokolenia Polaków się wychowywały na tej tradycji. No, trudno jest polemizować z, przepraszam, ale z głupotą po prostu. No, to są troglodyci, no, którzy wjechali do Polski i niszczą polską kulturę. I także w tym wymiarze kulturowym, edukacyjnym, no, realizują interesy obcych państw, no bo Putin się cieszy. No, jeżeli polska wspólnota nie dość, że ma być rozbita i rozbijana jest cały czas tą nienawiścią sączoną przez pana Tuska, ma także no, nie mieć żadnych podstaw, jeżeli chodzi o wspólnotę wartości. Czyli wspólnota będzie także no, to... ogłupiana, jak rozumiem. Panie profesorze, proszę opowiedzieć, bo pan właściwie wyszedł z sądu. Co to jest za kwestia związana, zdaje się, z Gazetą Wyborczą? Tak, no we wrześniu, kiedy no właśnie Tusk i jego grupa rozpędzała tą tak zwaną aferę wizową. Przypominam, w tym czasie już od roku polskie służby sprawę badały, prokuratura prowadziła tą kwestię. Człowiek, który tam brał łapówki, był pod kontrolą, był już przecież zatrzymany i cała sprawa dotyczy kilkuset wiz, które były przyspieszane i za to przyspieszanie, zdaje się, brał ktoś łapówki, ten człowiek, a nie kilku tysięcy, który został zatrzymany, a nie kilkuset tysięcy. Krótko mówiąc, rozpętywano tą aferę i w związku z tym no, ta grupa przestępcza, która działała w tym kierunku, bo to była grupa przecież także medialna, w Gazecie Wyborczej na przykład opublikowała taki artykuł, w którym ja byłem oskarżany o to, że naciskałem jakoby na jakiegoś jednego z wiceministrów, żeby ten wydawał wizy jakimś tam filmowcom z Bollywood. To nieprawda. Ale to jest absolutnie zmyślone. Myśmy w ogóle się nie zajmowali żadnymi filmowcami z Bollywood. Minister się nie zajmował, wicepremier się nie zajmował, ministerstwo się nie zajmowało takimi sprawami i z nikim, no, na nikogo nie naciskałem w tej kwestii. Gazeta Wyborcza to opisała. Myśmy zresztą no, mówili, że to jest nieprawda, no ale w tej kampanii, prawda, to służyło, krótko mówiąc, no, temu, żeby uzyskać wynik wyborczy w oparciu o to kłamstwo przy tamtej stronie. Tak, w związku z tym ja podałem to do sądu. Jaki jest finał? Ja podałem to do sądu i wczoraj pani sędzia sprawę kryminalną umorzyła. W ogóle do rozprawy nie doszło, tylko na posiedzeniu zarządzenie pani sędzi umorzyło sprawę, jako że nie ma przestępstwa. Czyli można pomawiać wicepremiera o to, że naciski na innego polityka robi, można opowiadać, że uczestniczy w aferze, której, jak wiemy, nie było. Mało tego, nawet ta komisja, która się tym zajmuje, no, nie zwróciła się do mnie, żebym zeznawał, bo to było tak dęte, tak nieprawdziwe, tak kłamliwe, tak wymyślone przez tego Czuchnowskiego, Wrońskiego, bo oni się podpisali pod tym, żeby po prostu no, zrobić polityczną robotę, mokrą robotę polityczną, jednocześnie no, zniesławiając ministra, że jakieś naciski na innego ministra robił w jakiejś sprawie. Wszystko do sprawdzenia. No, przecież można zobaczyć dokumenty, korespondencję resortu, że nie było żadnych w ogóle kwestii dotyczących jakichś tam filmowców z Bollywood w resorcie kultury, pomijając to, że ja oczywiście na nikogo żadnych nacisków nie robiłem, z nikim nie rozmawiałem w ogóle o wizach. No, czyli sprawa dęta, jak mówi pan profesor, i kłamliwa, ale dla pani sędzi ten artykuł się okazał rzetelny i dopełniono tam rzetelności dziennikarskiej, co jest nieprawdą, bo po prostu można było te wszystkie fakty sprawdzić, a nie kłamać w celach politycznych. No, tak wygląda ta polska rzeczywistość. My sobie poradzimy. To są ludzie, którzy realizują w Polsce obce interesy. To widać we wszystkich wymiarach, od tych nieszczęsnych emigrantów, począwszy na kulturze polskiej, skończywszy. Panie profesorze, wynik meczu na koniec, bo są tacy, którzy na pewno kibicowali Niemcom, czy też Austriakom. Pan kibicuje komu? No ja kibicuję zawsze Polsce. I ja, no, znając realia polskiego sportu, zawsze uważam, mimo tego, jakie te realia są, że trzeba grać odważnie, trzeba wierzyć przede wszystkim w zwycięstwo, trzeba być ambitnym. Tak jak w polityce trzeba być ambitnym, realizować polskie cele przede wszystkim i realizować duże cele, tak i tam. Wygramy 1-0? Tak, wygrywamy 2-1. 2-1. Tak obstawia, tak typuje profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Proszę zostać z nami.